Drugi list do Tesaloniczan, rozdział pierwszy, wersety 6-7, komentarz. Wersety 6-7, gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga, odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. Wersety te pokazują nam, jakie skutki będzie miało przyjście Pana Jezusa na tę ziemię i dokładne powiązanie z Nim ustanowienie Królestwa Bożego. Wersety te pokazują nam, jakie skutki będzie miało przyjście Pana Jezusa na tę ziemię i dokładne powiązane z Nim ustanowienie Królestwa Bożego. Konsekwencje te będą bardzo różnorodne. Ci, którzy dzisiaj są uciskani z powodu wiary, odpoczną, zaś ci, którzy dzisiaj należą do grupy gnębicieli, otrzymają sprawiedliwą zapłatę. Role zostaną zamienione. Utrapienie wierzących dobiegnie końca. Będą odpoczywać podczas gdy ich ciemięscy otrzymają należną karę. W dniu Pańskim, bo ostatecznie o to chodzi w naszym wersecie, sprawy będą się miały zupełnie inaczej niż dzisiaj. Teraźniejszy ucisk wierzących nie ma nic wspólnego z tym dniem. Wręcz przeciwnie, to właśnie wtedy wierzący otrzymają należne odpocznienie. Rozpoznajemy tutaj bardzo wyraźnie, jak podłe były starania zwodzicieli i głęboko zakorzenione błędne przekonania w sercach wierzących Tesaloniczan. Prawda została obrócona do góry nogami. Właśnie fakt, że Tesaloniczanie cierpieli w swoim ziemskim życiu, był dowodem na to, iż Dzień Pański nie mógł jeszcze nastać, bo dzień ten przyniesie im nie cierpienia, lecz odpoczynek. Werset 6 mówi nam co nieco na temat ludzi, przez których wierzący są dzisiaj uciskani. Bóg jest sprawiedliwy i ukaże ich. Czasami kara ta widoczna jest już za życia. Może być jednak inaczej. Najpóźniej w Dniu Pańskim wszyscy przekonają się, że Bóg okazuje swoją sprawiedliwość w sądzie i odpłaci uciskiem tym, którzy dzisiaj gnębią wierzących. Znane słowa z listu do Galacjan, 6 rozdział, 7 werset. Nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Również tu znajdują swoje zastosowanie. Spójnik gdyż kryje w sobie myśl o tym, że właściwie nie może być inaczej. To, iż Bóg odpłaci tym ludziom, jest poniekąd logiczną konsekwencją ich postępowania. Odpłacić oznacza zrekompensować lub spłacić. W pierwszym liście, rozdział 3, werset 9, wyraz ten użyty jest w pozytywnym znaczeniu. Pierwszy Tesaloniczan, 3:9. Albowiem jakże możemy dość dziękować Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed Bogiem naszym? Już Stary Testament głosi, Pan jest bowiem Bogiem odpłaty. On rzetelnie odpłaca. Jeremiasza 51:56.
gdyż pustoszyciel przybył do Babilonu i jego bohaterowie zostali wzięci do niewoli, ich łuki złamane. Pan jest bowiem Bogiem odpłaty. On rzetelnie odpłaca. Przez proroka Izajasza Pan pokrzepia tych, którzy upadli na duchu. Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych w sercu. Bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg nadchodzi. Pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Izajasza 35 rozdział 3 do 4 wersetu. Nawet jeśli żyjemy w czasie łaski i wołanie o pomstę jest nam obce, to jednak nie może być inaczej. Bóg odpłaci. Czasem może wydawać się, że nie jeden czyn pozostaje niezauważony, ale tak nie jest. Bóg dokładnie widzi wszelką niesprawiedliwość, przed Nim nic się nie ukryje. Wszelkie gnębienie, każda drwina, szyderstwo i pogarda okazywane wierzącym zostaną odpłacone w owym dniu. W Dziejach Apostolskich, 9 rozdział, 4 werset, Pan zadaje Saulowi starcu owo znane pytanie. Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Zasada Boża brzmi, że każda krzywda wyrządzona wierzącym jest ostatecznie wymierzona w samego Chrystusa. To nadaje szczególny charakter prześladowaniom i uciskom, które dotykają wierzących. Dlatego przyjdzie dzień, w którym Bóg ujawni, jak wielką wartość wierzący przedstawiają w Jego oczach. Na mocy dokonanego przez Niego dzieła na krzyżu należymy do Niego i jesteśmy związani z Nim nierozerwalną więzią. Odpłata Boża jest sprawiedliwa. Zastanówmy się również nad tą myślą. Dzisiaj sprawiedliwość Boża przejawia się w Ewangelii, ponieważ Pan Jezus poniósł sąd za grzech. Bóg może przebaczyć każdemu, kto uchwyci się wiarą swego wielkiego zastępcy. Bóg nie każe dwa razy. W dziele Pana Jezusa Bóg znalazł możliwość objawienia swojej sprawiedliwości w łasce tak, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Rzymian 3 rozdział, 26 werset. Jest to dobra nowina łaski, którą każdy może przyjąć. Kto jednak nie zważa na tę ofertę, doświadczy sprawiedliwości Bożej w sądzie. Również odpłata w dniu Pańskim przy ustanowieniu Królestwa opierać się będzie na sprawiedliwości. Sąd Boży jest zawsze sprawiedliwy. Bóg nie jest stronniczy ani nie kieruje się uprzedzeniami. Już Abraham zauważył to i powiedział do Boga: czy sędzia całej ziemi nie postąpi sprawiedliwie? 1 Mojżeszowa 18:25. Psalmista pisze: sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego. Łaska i wierność idą przed Tobą. Psalm 89:15. Gnębicieli czeka odpłata, zaś uciskanych odpocznienie, które jest dokładnym przeciwieństwem walki i udręki. Porównajmy na przykład z 2 Koryntian 7:5. Drugi list do Koryntian. Siódmy rozdział. 5 werset. Bo nawet wtedy, gdy przybyliśmy do Macedonii, ciało nasze nie zaznało żadnego odpoczynku,
lecz zewsząd byliśmy uciśnieni walkami zewnątrz, obawami od wewnątrz. Użyte tutaj w oryginale słowo używano na przykład dla opisania stanu pola, które po czasie intensywnej uprawy leżało odłogiem. Obraz ten jest z pewnością trafny w przypadku Tesaloniczan. Paweł dodaje: z nami. W ten sposób identyfikuje się z odbiorcami listu, ponieważ apostoł i jego współpracownicy znali czasy ucisków i trosk, Tesaloniczanie nie byli sami w swych doświadczeniach. Porównajmy z 1 Piotra 5:9. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Gdy nadejdzie czas odpocznienia, będą je dzielić ze swoimi współbraćmi. Objawienie, w języku greckim słowo apokalipsis, odsłonięcie, Pana Jezusa odnosi się niewątpliwie do Jego przyjścia w chwale. Również Jego pierwsze przyjście na tę ziemię było objawieniem, ale nosiło zupełnie inny charakter. Możemy to porównać z Tytusa 2:11. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. I 2 Tymoteusza 1:9-10. Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a życie i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł. Za pierwszym razem Pan Jezus przyszedł w łasce. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa, o czym mówi Jana, 1 rozdział, 17 werset. W osobie Pana Jezusa łaska i prawda stanowią nierozerwalną jedność. Gdy jednak w Dniu Pańskim po raz drugi zjawi się na tej ziemi, objawi swoją moc i chwałę poprzez sąd. Nie chodzi tutaj o Jego przyjście po wierzących, aby zabrać ich do siebie, lecz o to, że przyjdzie On z nimi, aby ustanowić swoje królestwo, czyli nowe przymierze. To rozumiemy pod pojęciem Dnia Pańskiego. Istnieje możliwość, że Pan podaruje nam już za życia wytchnienie od naszych gnębicieli. Tym bardziej nie ulega wątpliwości fakt, iż odpocznienie rozpocznie się dla nas wraz z chwilą, gdy Pan zabierze nas z tej ziemi, czy to przez śmierć, czy przy pochwyceniu, co w obu przypadkach będzie miało miejsce wcześniej niż nadejście Dnia Pańskiego. Jednak nie to Duch Święty ma tutaj na myśli. Tutaj nie chodzi o rozpoczęcie tego odpoczynku,
lecz oznaki dnia pańskiego, a tymi są odpłata i kara z jednej strony dla gnębicieli i odpoczynek z drugiej dla tych, którzy są gnębieni. Dla wszystkich stanie się jawne, kto stał po stronie tego, który jeszcze dzisiaj jest odrzucony. Co dla jednych będzie oznaczało sąd, dla drugich oznaczać będzie odpocznienie. Chodzi zatem o sąd Boży w znaczeniu rozdzielenia, który ma te dwie strony. Pewien autor napisał na ten temat: tutaj nie chodzi w żadnym razie o chwilę wejścia w owo odpocznienie, lecz o kontrast między ich teraźniejszym położeniem a stanem, w którym będą się znajdowali, gdy Jezus przyjdzie na tę ziemię. Nie przyjdzie po to, aby prześladować swoich i męczyć. Tego dnia oni będą mieli spokój, zaś bezbożni będą w udręce. Wierzący już dzisiaj posiada spokój sumienia. Kto opiera się na dziele krzyża i wie, że ma pokój z Bogiem, znalazł się w posiadaniu niezakłóconego spokoju. Mateusza 11:28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Ale o to tutaj nie chodzi. Wspomniane tu ukojenie lub odpocznienie nie jest także odpoczynkiem szabatu, o którym mowa w liście do Hebrajczyków, rozdział 4, werset 9. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Jak długo pozostajemy na tym świecie, nie zaznamy tego spokoju. Wręcz przeciwnie, znosimy ucisk. Lecz stan ten niedługo się zakończy i będziemy na wieki cieszyć się pokojem, którego nie zaznają niewierzący. Biblia mówi dobitnie i jednoznacznie: a dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy. Objawienie 14, rozdział 11, werset. Objawienie Pana Jezusa powiązane jest z aniołami mocy Jego. Wszelka moc należy do Niego. Aniołowie są aniołami Jego mocy i Bóg posłuży się nimi dla objawienia swojej mocy w sądzie. Możemy to porównać z Mateusza 13, 41-42. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa Jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Mateusza 16, 27. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. I Mateusza 24, 31.
I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. To aniołowie zapowiedzieli jego narodziny, Łukasza 2:10. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo to zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Aniołowie ogłosili jego zmartwychwstanie, co czytamy w Mateusza 28:2. I to oni zapowiedzieli jego powtórne przyjście, co widzimy w Dziejach Apostolskich 1:10. Najpierw Mateusza 28:2. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. Dzieje Apostolskie 1:10. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich. W przeciwieństwie do tego wierzący przedstawieni są tutaj nie jako narzędzia jego mocy, lecz jego chwały, co widzimy w wersecie 10. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. W przeciwieństwie do tego wierzący przedstawieni są tutaj nie jako narzędzia jego mocy, lecz jego chwały.